Witam Państwa, Sławek z tej strony. Dzisiaj mamy 28 marca. Pogoda piękna. Widać drzewa po moim zabiegu ostatnim jeszcze. Deszczu było tak sobie średnio, także bielą się. No ale to tamto to już jest historia. Tutaj już mamy mocno popękane pąki u mnie. I dzisiaj robimy zabieg preparatem miedziowym. Jak będę drugą beczkę mieszał, to tam Państwu pokażę, czym ja dzisiaj tutaj to chronię. No jest to preparat miedziowy. No niestety miałby to być trochę inny preparat, no ale ze względu na to, że ciężko go w tym roku jakoś o tej porze już dostać, wróciłem do starych sprawdzonych metod, starych sprawdzonych środków. Paweł troszkę wcześniej dzisiaj zabieg wykonał, no ja się zdecydowałem, jeszcze rano miałem trochę innego zajęcia, zdecydowałem się zrobić ten zabieg po południu. Także pogoda się szykuje fajna, bierzemy się za robotę. Pozdrawiam. Witam ponownie, no tak jak mówiłem tam na polu, tu pokażę czym ja dzisiaj ten zabieg robię. Przyszła pora, żeby zacząć zabiegi miedziowe, tak? No i plan był na tą miedź, tą gęściejszą 700, ale się okazało, że się zrobiła trudno dostępna na rynku, więc wróciłem do tego, czym robiłem w ubiegłym roku, no, do starych, sprawdzonych preparatów. Po co szukać czegoś innego, jak tam to się sprawdzało. Także dzisiaj robimy zabieg o, taką miedzią. Taką miedzią robimy zabieg, dajemy tego 2 litry na hektar, nie? Dzisiejszy zabieg to tak traktuję tak trochę zapobiegawczo na parcha i trochę tak profilaktycznie na te choroby kory i drewna, dlatego że na parcha to się albo coś wydarzy, albo nie jutro, czyli jutro jest zapowiadany jakiś tam opad, no ale niska temperatura, także jakbyś tak uparł, to można by tego zabiegu na parcha nie robić. No ale w związku z tym, że no, wychodzę z założenia, że lepiej dmuchać na zimne, niż później się martwić, także dzisiaj robię taki zabieg miedziowy. Będzie to zabieg połączony, zabieg na parcha połączony z zabiegiem przeciwko chorobom kory i drewna. No i używam tego preparatu. Pogoda wręcz powiedziałbym, że wymarzona. Wiatr minimalny, ale ma zaraz ucichnąć bardziej, także no jak tam zaczynamy trochę to powiewa, ale to jest pogoda, no, jakiej dawno nie było i długo nie będzie. Jutro ochłodzenie, deszcz prawdopodobny i bardzo duży wiatr. Także no, dzisiaj jest takie okienko, w które trzeba się wstrzelić i jeżeli ktoś miał czas i uważał, że jest stosowne, powinien ten zabieg dzisiaj wykonywać. Ja dzisiaj robię tym. Jeszcze pokażę, jak to się w tym roku leje. W ubiegłym roku się dobrze lała, w tym roku zobaczymy. No. Pierwsza beczka się zalała dobrze, a druga pewnie też będzie dobrze. Nie mam takie fajne. Także to zobaczcie Państwo. Ładnie się to leje. Tak jeszcze z ciekawości powiem, że to jest miedź 380. No i ją dzisiaj ważyłem, to razem z opakowaniem waży 7,60. 7,60 kg. No, a na rynku są dostępne różne produkty o różnej gęstości i różnej wadze. No niby może mają i napisane, że więcej mają substancji czynnej, a niekoniecznie chyba tyle mają, bo są trochę lżejsze procentowo. Super. Ten preparat, słuchajcie, zawiera miedź w postaci tlenochlorku miedzi. No i okazuje się, że jest taka bardziej, powiedzmy, agresywna, bym powiedział, w stosunku do chorób kory i drewna. No, tak jak mówię, w ubiegłym roku go zastosowałem. Dobrze mi się to sprawdziło. Także w tym roku poprawiamy tym samym. No, teraz mieszamy, pukamy baniuszki. Zdaliśmy 10 litrów, będzie to robione tą beczką 5 hektarów. Nie?
w tym roku daje troszkę więcej wody. Płukamy to, dajemy 5, na 5 hektarów tutaj wydaliśmy tą dawkę. W tym roku będzie trochę więcej wody dane na hektar. No trochę zmniejszyłem prędkość w tym roku, tak? Generalnie stosuję same środki, które działają kontaktowo, także no, muszę się przyzwyczaić trochę do niższej prędkości. No i wyższej dawki wody na hektar niestety. Tutaj bardzo dobrze są. Czyste dno. Jeszcze raz i takie damyjka jest bardzo, bardzo przyjazna do takich środków. No, preparat się wymieszał, ruszamy z drugą beczką. Ładnie z tych nalepek się to zmyje, później to posprzątamy. Super.